albo grubo, albo wcale, albo grubo, albo wcale, albo grubo, albo wcale, albo grubo, albo wcale, grubo, 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 od zera do farmera Farmik 11. Jestem. Kłania, Mieciu, chodź tu. Spoko się na kamerze. Brudkowski, Eugeniu ze mną. Siema. No i oczywiście standardowo mi strona o 15. Siema. I takie to przywitanie, mam nadzieję, że będzie towarzyszyć nam jeszcze w Farmiku 19, który już niebawem w następnym tygodniu wreszcie seria chyba się pojawi. Ogólnie wymieniliśmy teksturki, jest i to niebo, o którym wspominałem, się okazało, że Brączek ma dwa farmingi na komputerze. Ja nie wiem, co to się stanęło. I nie wiemy, jakim cudem się to stało, ale dobra, będziemy sobie gadać w trakcie, bo tu czas zabierać się za zakupy, albo najpierw nie, najpierw to my oddamy jeszcze starocie, bo tu taką ofertę przygotowałem dla naszych wspaniałych handlowców i sprzedajemy naszą jedną kosiarkę, 14 tysięcy, ogólnie sprzedajemy za 6 tysięcy kolejną i naszą Leli, którą i tak nie używaliśmy już wprawdzie od długiego dawna i została sprzedana. Mamy 400, nie wiem, 72 tysięcy, mamy 412, także pieniążki są ładne. W dzisiejszym odcineczku wypożyczymy sobie kosiareczki, bo nie ma sensu ich chyba kupować, bo to ostatnie nasze szanopasy. Więc tak, tutaj ten duży zestaw do Fenda, jeżeli Fend może, niech się szykuje do podpięcia, ja będę chciał nim, albo dobra, to sobie pokoszę najpierw z zestawem Leli. Aha, dobra, dobra. To bierz Fenda, jak możesz, Adaś, i sobie na początku kość, a ja sobie tutaj kupuję. Znaczy wypożyczam kosiareczki. Chciałem kronkę, taką M-kę, tą dużą do cięcia trawy, ale nie było żadnej ładnej i nie było tej z oryginalnej. Tam jak widzicie już bardzo ładnie optum przygotowany ze zbieraniem. Oczywiście stoi tu też również sieczkarnia, ponieważ no dzisiaj taka nietypowa akcja, której jeszcze w tym farmingu nie robiliśmy. Nie wiem, chyba na moim kanale w ogóle takiej akcji nie było. Przynajmniej ja farminga 17, no, żeby no właśnie tą trawę sobie zbierać. Kurde, do tej ratulejli idealnie, nie? Ogólnie to... kolorystycznie pasuje. Nie wiem, czy kolorystycznie bardziej nie pasowałoby do Optuma. Co ty gadasz? Nie, na pewno nie. Dobra. Bo nie ma białych takich tych, co nie. Ogólnie to ja na CPL muszę podjechać jeszcze, jak będziemy chyba teraz jechać. Bo musimy się odlitrów, myślisz, że wystarczy, czy nie? Nie, to powiedziałem wszyscy. Tak, no chociaż to jedź tak, chłopaki. Nie, dobra, to jedziemy na pole wtedy już. To jest na pole, ja tu pojadę tymi dróżkami i zaraz zatankuję i już do was dojeżdżam. Mamy za taką walutkę, biorę się za cięcie trawy, ścinamy tą trawę, zgrabiamy i w sieczkarni kupujemy tą przystawkę do zbierania. Ogólnie też kupujemy jeszcze dzisiaj Mercedesa, ciężaróweczkę. A klasę. I oraz kupujemy do tego fajną przyczepę. Tak chwilę, żebym się pobawił i coś tam w miarę udało mi się znaleźć. Pole CPL-u szuka. No właśnie szukam, bo kurde... A 80 tak na ludzie by ci starczyło, więc nie musiałeś. Nie? O, tam jest mordo. Wiem, widzę, dlatego już jadę. Siema, chłopoki, o kurwa. Już na hot doga podjeżdżamy. Na tym CPL-nie chyba jeszcze nie byliśmy. Tankować. Bardzo serdecznie, jak nie na początku, żeśmy tankowali, jak nie mieli dyskutora. A tu jest, tak szukam. Tam, gdzie na tej CPL-nie byliśmy. Nie, tutaj chyba nie. Oj, nie wiem. Może tu? Ja tu będę kilkadziesiąt razy. A tutaj nie wiem, jak tutaj jest. Ty, Adam, zaczniemy sobie tutaj od tej strony wtedy, co? Wiesz tu. Jo, zacznijcie od tej. Ogólnie czemu mamy tak mało pieniędzy i wszystko, to dowiecie się tam na odcineczku poprzednim właśnie u Adasia, bo mówię, żeśmy pobalowali, kupili piąteczkę, no ta piątka pięknie wygląda, później się przejdę wam pokazać, jak już urośnięte to wszystko jest, jak to ładnie, ślicznie wygląda, co nas bardzo, bardzo cieszy, że zakończymy tę serię tak, jak będziemy chcieli, także to jest akurat spoczko. Właśnie, Adam, dawaj do lewej tu jeszcze, nie? Jo. Ten, możesz poprzecznie grypnąć i wtedy będziemy na długo jeździć, myślę, że tak. Dobra, tyle paliwa starczy. Chłopaki, później zapłacę, bo nie mam pieniędzy teraz na razie. Kurwa, chyba dobra. Przewód wyrwałem od dystrybutora, bo jeszcze zdobyłeś 10 metrów, to się paliwo leciało. Ale ładne zestawy. Myślicie, że ogarniemy to w odcinku? Nie wiem. No tak powiem. Będziemy ci, kombinować. Ciężko najwyżej. Trzeba będzie... Nie wiem, kurde, jak my to zrobimy, żeby to ogarnąć. Trzeba będzie gdzieś no full natłoki ściąć. Przynajmniej chociaż ponad połowę, żebyśmy ścieli. Żeby nam się tutaj to udało chociaż kurczę troszkę zrobić. Ja już tutaj jest wjazdek na pole, dam radę tu wjechać? No tak, tu przede mną kręć. Dobra, witam bardzo serdecznie. Nie, co ja jadę jeszcze raz ten poprzecznik, więc dobra. Nie wjeżdżaj. Żeby to było szeroko. No lewej, w lewo polej dawać. Jo, czekaj, jo. Ja się rozkładam. I ty tam od razu pojedź, ja dojadę i za tobą od razu polecę. Okej, okay, jak chcesz. Ja tutaj poprzecznik fajnie, żeby był jakiś większy. Ja no mówię, że stajer idealnie pasuje do tego. Ja, no bo to kolorystyka jest. Ja no, a mi się ten bardzo. Może czerwony nie jest jakoś idealnie kolorystycznie, ale... No, ale biały za to. Strasznie podobał właśnie fan z tymi żółtymi kosiarkami. Nie wiem czemu i tak ja dlatego też chciałem, żeby... Się wymienimy, jakbyś chciał. No, na pewno troszkę sobie potnę. Ale to ogólnie zobacz, będzie szło. 22 na godzinę...
prędkość. Ale nie mogę jechać za tobą. Czemu? Nie ładuję ci? No. Kurde, no to... to weź. Muszę tak jak teraz jechać, tak jak teraz. Nie mogę od razu za tobą, tylko tak jak teraz. Aha, no dobra, więc... spoczkowanie, że chociaż możesz jechać. Jestem jechać ciekawy, mogę, jak to w ogóle... nie... chciałem od razu, wiesz... Jakie to pokosy z tego będą porządne? No to jest dosyć... tej zgrabiarki nie wymienialiśmy, my już ją dawno kupiliśmy. Ja nawet nie pamiętam kiedy. Nie, jest zajebista, więc... Ja nawet nie pamiętam kiedy my tą zgrabiarkę, kurczę, tutaj... Razem z przedszosarką kupowaliśmy. Jo? A tą przedszosarkę taką malutko. Ona nie jest mała. To tak się wydaje. Jak ona się rozłoży, to jest dosyć szeroka, więc... Znaczy ona bardziej taka poręczna była na te nasze pola, bo jeszcze ogólnie jest jeszcze większa przedszosarka, ale gdzie nam tam taka? No teraz i tak już na nie potrzeba, bo się na kosów nie będziemy robić raczej. Raczej na pewno nie będziemy robić. Kurde, nie mam przypisane do kierownicy podnoszenia jedną i drugą. Zobaczcie, jaką piękną drogę sobie tu żeśmy zrobili. To ja? Jo. To by miały być pierwsze ścieżki w tym. Przyznaję się, że to ja to odwalę. Ja też pojadę i zrobię to poprzeczniak. Dobra. A ty ja jak chcesz, to chcesz sobie wtedy zawróć i ja będę jeździł ja za tobą. Ja byłem w szoku, że w trawie da się robić ścieżki. To mnie rozwaliło. Znaczy, no przede wszystkim, ja przecież w kukurydzy robiłem. No, można w każdej uprawie, bo po prostu to jest mod włączania ścieżek, nie? Nie wiem, dojeżdżać tu do lewej chyba nie, nie ma sensu, po prostu w kwadracie zrobić. Nie, tak jak jest ściana, tak rób. No, bo nie ma sensu chyba powiększać tego. Tak jak jest ściana, tak jedź i tam nigdzie nie dojeżdżaj. Kurde, nie wiem jak tutaj teraz wjechać. Chyba sobie zrobię... No. Musiałbyś chyba poczekać teraz i wjechać do tamtej strony jak Bolek by teraz jedzie za mną. Znaczy wiesz co, nie wiem czy jest sens zrobić teraz na początku poprzeczniak. Poczekaj chwilę, my to obetniemy, może. I... Nie no, ale on po długości sobie weźmie całą, będzie zgrabiał, co nie? Ale ślicznie to wygląda, kurde. No i wreszcie te teksturki wymieniliśmy, bo już jak pamiętacie pewnie od dłuższego czasu jak nagrywaliśmy na brączka komputerze, bo na brączka komputerze nagrywamy, bo najlepiej to już mamy wszystko przyszykowane, dlatego też się tak miejscami zmieniamy. To powiem wam, że kurczę, jest bajlando do nagrywania, zero lagów i naprawdę ta jakość jest świetna. Dzięki. Więc nowy komputer to nowy. A właśnie u Brączka po formacie zapomnieliśmy wgrać tekstur i tak się zbieraliśmy, ale dzisiaj, jak już mówię, mam tu akcję tą robić i obok, jak zawsze, wszystko u mnie jest podłączone, w sensie z tymi teksturkami, no to kurczę, jednak ta jakość i różnica tych kolorków jest naprawdę o wiele, wiele inna, więc mówię, nie no, kurczę, wymieniamy to, nie ma mowy. No i tak chwilę, żeśmy jeszcze tu zdążyli przed odcinkiem zgrać sobie, a dwa komputery obok, także na kartę i ogień, także spoczko z tym. 403 tysiące, myślę, że z 200 parę odejdzie na kupno tej ciężarówki, ale myślę, że będziecie zadowoleni, 60 tysięcy litrów wchodzi na naczepę, także będzie fajnie do odbioru. Drugim zestawem dzisiejszym do odbioru będzie Mass Ferguson z tą przyczepą Krone. To też bardzo fajny zestaw, więc myślę, że w jakiś tam sposób powinniśmy w miarę się wyrobić. Ty, to nie idzie tragicznie, to idzie naprawdę spoko. Fajnie. No, ja kurczę... No, powinniśmy się wyrobić chyba. Znaczy na pewno nie zbierzemy całego. Ale zaczniemy raczej zbierać. A no, zacząć ze zbierania, to na pewno. Ja nie wiem czy na środku nie mogę ten się przebić, bo Bronek nie będzie miał. Musisz ty po jednej stronie. Ja muszę po jednej stronie, dobra. I ja no też gdzieś tam, bo nie chcę znowu czekać na ciebie, a potem ja teraz zapomniałem, że Bronek kurczę przecież zgrabia od jednej strony, więc ja sobie nie poszaleję, bo chciałem od środka gdzieś jechać. To ja po przeczek zgrabię, bo to nie mam co teraz jechać. Dobra, to sobie tam rób co. Też to może na przykład od tej strony możemy się wymienić. No bo nie, czekaj, w sumie mogę jechać teraz. Ja mogę tam. Nie, poprzeczek w sumie dobrze by było, jakbym zrobił na koniec, bo to też by ładnie wyglądało. Ja właśnie dlatego mówiłem, że ten poprzeczek na... Lepiej sobie wiesz, stań, poczekaj. Kurde, ale fajne takie porządne łąki. My to mieliśmy takie malutkie te łąki, więc to też kurczę fajnie, że chociaż na sam koniec mamy jakąś taką porządną troszeczkę akcję. Bo nie ukrywam... Całkiem inaczej się robi na takich dużych łąkach. No i ogólnie chyba lepszej łąki nie dało się dopasować, w sensie, bo jest fajna akurat długa. Więc no. na takie sianokosy to jest fajna sprawa i nie ma jakichś tam takich dużych kątów, klinów. Więc jeśli chodzi o łąkę, to jest naprawdę pyma sok. Potem sobie Bronek z tej strony przyjeść i walnić, co nie? No. Żeby nie czekać. To niebo pasuje, fest. O, właśnie o tym niebie wam wspominałem we wczorajszym odcineczku. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Chociaż na te ostatnie... Kiedy wyszło to niebo w ogóle? Co? Kiedy to niebo wyszło? Bardzo dawno, bardzo dawno. Ja się dziwię, że myśmy nie mieli tego wcześniej już. Ja już kiedyś brałem jakieś niebo, ale tak, pobrałem takie co wczoraj, co czarne mi się zrobiło, nie? No. I kurde, się wkurzyłem, pobrałem później jeszcze jakieś drugie i też było do dupy. Mówię, dobra, nie bawię się z tym. I kurczę, później sobie odpuściłem na jakiś czas i dopiero wczoraj tnęło mi, jak właśnie znalazłem ten filmik o tym dynamicznym niebie, że tak powiem. Że normalnie, Adaś, wiedziałeś, że jest niebo, które się przesuwa? No przecież ja mam to. Masz to? No mam, no przecież ci mówiłem o tym ostatnio. Kurwa, to patrz, ja nie widocznie musiałem mnie przecież słuchać. Przecież ja mam na ten Pawson przecież to grał do tej mapy, co nie? Co mam z singla. Nie, jakoś się nie przypomina, żebyś mi tłumaczył o tym.
Nawet na jakimś, ale... zaraz ugadaliśmy, coś było... Ale mówię, tam. Kurczę, no patrzyłem sobie na... O tych dodatkowych modach, co gadaliśmy wtedy. No bo to jakiś kościół miał to wgrane. No. Naprawdę to zarąbiste to jest. Ale góra Dzierlata tam pięknie wygląda. No, Dzierlata. Ale tak dobrze teraz powiedziałeś, bo jakby na tą Dzierlatkę byś się tak popatrzył z tymi chmurami, jak one by się przesuwały, to by było gigant. No, a teraz powiem ci, jak ja mam to niebo, to też są bardzo ładne te chmury są. To jest HD ogólnie, nie? Bo jakby ktoś szukał ski HD, sobie wpiszcie. Na pewno zaraz wam tam wyskoczy stronka i pobranie. No patrz, mordo. Włosy, nie? Czoło, a, nos. No to już wiem, widziałem. Pamiętasz, nie? Cycuszki tutaj ładnie, pięknie wszystko jest, nie? Ta, na miejscu. Już krągłości. Na miejscu ja jestem. To pamiętam. Pod chorąży. A jak już krągłości to już wiem, co. Ale tam kurwa ten sąsiad co piątkę, za piątkę mu zapłaciłem, baluje chyba, co? Ja pierdzielę tak milion sobie. Jeba od szeregu nie było widać. Od szeregu. Ale ten Olbi przypierdolił jakiś ten w kamerę, dobrze, że nie urwało. Jakiś leciał ten jak to się nazywają? Pterodaktyl. W buchawce. Albatros. W buchawce, latawce, wiatr. Ada, gdzie ty tam jesteś, żeby się nie zapędził, żeby nagle się Findem nie pokoszę nawet chwilę. A, no to wiesz co, to możemy się zmieniać. Słucham, bo ja na tą słuchawkę bo miałem. Bo nam ten, laguje no, tekstury i nie widzę jak to kosi. Więc lepiej tak jechać. Dlatego ty masz teraz ciul. Bole jak chcesz, możemy się zamienić, bo ja już tutaj sporo przejechałem. Dlatego. Tak, dobrze, już sekunda, tylko już mu dojadę, żeby się... On jedzie z tej strony. No to akurat będzie przy mnie jeździł, także pod ujęcia w sam raz. No tam chłopaki mam przyjechać, ponagrywać, później o 8 to... Dobra. A może o 7? O 7 nie wiem. Może być, o których chce ta. Gdzie będziemy wozić pecetowy? No na biogaz, no bo niestety na naszych krówkach jeszcze jest pół silosu, no może nie pół, ale taka mniejsza połowa. Starczy, na pewno starczy. Kurczę, mieliśmy jeszcze przed Adama odcinkiem 760 ton kiszonki do sprzedaży, a Roczek tam trochę wjechał ładowareczką naszą nową. Powiem wam, troszeczkę wyprzedał, więc dobrze. Nie wiem jak cena się teraz trzyma, bo musieliśmy przyspieszyć czas, aby tutaj właśnie ogarnąć, żeby wszystko urosło. I się teraz zastanawiam, jak też palety z pełną. Więc jeszcze na pewno jakieś pieniążki nam dojdą, więc luźno będzie można sobie kupić kombajny i te resztę maszyn, które będą nam potrzebne. Dobra, Adasiu, proszę ja ciebie. Kosiarka tu jest u Łot Paluno, ja nie będę jej gasił. Biegnij. Wychudź. Kurwa, wiesz co my mogli zrobić w tym fendzie? No. Ten fend... Kurwa, dlaczego ja się z boku? Tak, bo to jest... Wiesz co mogliśmy zrobić? Przecież ten fend ma obracaną chyba ton. Nie, wątpię, tylko waltry chyba mają. Nie, fendy też mają. On tak? Też mi się wydaje, miał, mogliśmy Kontrol zrobić... B. Jo? No zobacz. Czekaj. Działa. I mi się zdaje, że tylko waltry chyba mają. Jest, Kontrol B. Ej, robi... poczekaj, ja może zrobię to, co? Czy nie? No ale jak? No, odczepię teraz ten. No, że wszystko z tyłu weźmiesz, tak? No. Czekajcie, no bo kurde, jak mamy już to testować, to bym chciał Koszty to testować. Koszty dokończ. No spróbuj. Dobra, to bym tak odczepił to. Musiałbym to podnieść. Jo, bo ten fen też ma. Tak. Nie, on też całkiem. A kurde, no coś innego takiego, więc myślę, że by było spoko. Kurwa. A tam. Mi się zdaje, że fen nie pociągnie tego. A to się w ogóle podczepi tak? No się tak podczepiało, no, ale. Powinno się podczepić, ale czemu się. Ale nie zobacz, czy tam ma. No nie, miałem wrażenie, że te kosiarki tego nie miały. To które podczepiałeś, się? No właśnie, ale patrz, ma ten miejsce na zaczepianie. I nie idzie? To wątpię. Nie. Chyba, że... A mogę od drugiej strony tą kosiarkę podczepić? Nie. Jak od drugiej strony? Niby wyjście na wałek, wszystko ma. Czekajcie. Czekaj, no właśnie, tak teraz też myślę, że z tamtej strony tutaj podczepiasz wtedy... Tak. No. Jeżeli da radę podczepić, to prawdopodobnie powinno tak być. No i zobacz. Czyli odwraca się całkowicie. No beka, kurde. Właśnie fajnie to testować coś takiego. Ja tam się nie opierdalaj, bo zaraz nie będę odzgrabiać. Kontrol. Kurwa, uruchomiła się kosiarka, a nie obróciła się tak. Możesz się ją opuść tylko. Ale styk. Teraz z tej strony możesz przyjechać, też grabiasz. Czekaj. Na luzie. Może ktoś do mnie dzwoni. Po drugo. To jest, że syna nie ma w domu. Halo? Tak? Pięknie odbieram. Dobra, opie, dzięki. Pozdrawiam. To tylko kurier. No to jest to 50 jeszcze. Za 40 minut kurier. Dobrze. No to po odcinku. Nie, w sam raz po odcinku bardzo serdecznie pozdrawiam kuriera. Ostatnio chłopaki z pralką przyjechali. To był akurat szczęście. Do nas gościu powiedział, czekaj, jak on to czekał? Nie, najpierw dwóch stało sobie przy tym. Dwóch wyzdejmowało.
na zewnątrz, a jeden był w środku i im podawał. No i tak gadamy sobie z tymi na zewnątrz, chyba usłyszał nas głos i tylko gości się tak wychylił głowę, bo widać i tak. O nie, gwiazdy YouTube'a, zeskoczył z tego, zbił z nami pionę, a my tak w szoku, nie? Że ktoś nie. Nas poznał. O nie, jesteś. Ale takie, o nie, a już mi kurwa, albo my w pierwszej chwili, jak on to krzyknął, to o nie, ja mówię, albo pralka się wyjebała, albo lodówka się przewróciła. Ja mówię, o nie. A ten tak jakby wariował w szoku. A tych dwóch nie wiedziało, o co chodzi w ogóle, nie? I w szoku. Jak nie oglądają, nie czają bazy, to nie wiedzą. Nikt się nie chwali też, kto ogląda. Czekaj. To grubo, grubo. O nie! Jesteśmy zgubieni. Kurwa moje pole. Ty no pojebało tą koszarkę zjebana. Ogólnie. Dobra, nie będę jej podnosił ani opuszczał. To było jak... O ja pierdolę. Jak próbuję podnieść całość... To podnoszą się te, nie? Do góry, a ten cały zestaw nie. A jak później chcę opuścić, to ten przód się podnosi, a góra w dół. Nie, to lepiej się zakręcaj na ludzie. Ale to sobie zapierdala z testem, co? No, 20 na godzinę. Czemu masz dzisiaj FPS włączony, nie zastanawia? Nie wiem, co się stało. Dzisiaj FPS? A, tu. O ja. No to słońce. A mam wrażenie, że ścina trochę to niebo. Jo? No. Nie wiem. Bardziej może i te tekstury te wszystkie i w ogóle. Ale i zapitala nas też. No ładnie idę, co jeszcze po trąbie paść. Nie, maniutki jeszcze, kurwa. Bo już to nie zostało do kuszenia. No to jest moment. To jest 2 minuty. Ja już zaraz po tira ja robię jeszcze w tom i z powrotem, a on robi jeszcze w tom i ty, jak coś to, żebym nie musiał tak nawracać, to ja pojadę tym stroną co ty, a ty wiedź moje. Dobra, dobra. No, dobra, nie ma problemu. 12:12, kurde. Kocham was. No, ja. O nie mam tego, wykreślić. Możliwe, że my nawet zdążymy całe pole zebrać. Możliwe, że tak będzie mogło się możliwe, stać w tym odcinku. Jest szansa, i w tym odcinku żegnamy się z tą serią. Jo. Prawdopodobnie nie będzie już czasu nagrać nic. Nie, żartujemy, oczywiście. Mam nadzieję, że uda się nam nagrać, żebyście mieli też na niedzielkę. Bo tak przy sobotce dzisiaj sobie siedzicie, oglądacie pewnie ładnie jedząc śniadanko, bo od rana będzie ten film wjedzie na kanał. Jedząc tak, śniadanko. Miłego sobotniego poranka, popołudnia i wieczoru wam wszystkim serdecznie życzę z tej strony. Nie chwalcie sobie za sobotę. Jo. Jak będzie ktoś na kotwicy, to pozdrawiamy i się widzimy. Zbicie pionę. A, akurat dam to. Nie no, zarąbiście, podoba mi się taka akcja, nie? Żałuję, że kurde, no nie wcześniej nie było takich grubych akcji tutaj na tej serii. Ale no, chociaż najlepsze zostaje na koniec. A ja. Więc trzeba się z tego cieszyć. Że... Nie wcale tak dużo pokosów. Nie no, ale to niebo rozwala system. Strasznie mi się podoba. Czekaj, czy duże te pokosy, tak jak mnie, wiesz, tam prawie jest dużo. Kurwa, ale jest zygzakiem. Chyba orka? Była, bo ty po tak, to wszystko było. Tak. Nawóz był, wszystko było, no to więc ta trawa to powinna w miarę oddać, nie? A nie. Ja tu te zdjęcia robię, dlatego takie zigzag McQueen był, wiesz? Ja mam takie, niektóre jak jeszcze nie zdąży załadować, to tak czaję się, czy skręcasz w prawo, czy nie? Czaję. Czaję z prezydentem, czaję z kierownikiem. Ty czaj z ten nie zmieścimy. No to nie ma problemu, ja zaraz skręcę tu prawo, za objazd. Ale jaka landara z daleka jedzie, patrz. Czaj. Dobra, a nie, co pan? Dobra, ja tu jedź, Krzysiek, jedź, jedź. A, dobra, dobra. Ja do przodu teraz jadę. Ty poczekaj, ja nigdy nie wiem. Przyjedziesz przyczepnią? Adam przyjedzie przyczepą, tak? Czy na odwrót? Ja, no. Ja wtedy jak skończę, to dojadę jeszcze jeden zostawem. Dobra, a my sobie będziemy już zbierać. No i weźmiemy pierwsze to tira, bo... ciężarówkę, żeby nie było, że mówię tir. Tak jest, ale tak, przyzwyczajenia. Tak. I kurczę ten. I na niego wchodzi 60 tysięcy, więc luźna guma. Powinniśmy sobie chwilę poradzić sami. A to fajnie będzie wyglądało, jak to będzie jeszcze zgrabiał, jak będziemy ten. No znaczy jak już dojedzie się, to już będę na koniec. To ja zostawimy tu ciągniki. Nie wszystkie maszyny. Nie, to zaraz puścimy ci ropę, żebyś nie dobrał. Czemu wy chcecie tu zostawiać? Niech ładnie wyglądają. No na środku jeszcze postaw. Mogę przed tobą teraz postać? Dę. A, coś mi tu nie pasi, za wolno jedzie. Zaraz pewnie następny kurier będzie dzwonił. Ale mi dobry, jak mam, nie? Słucham? Chyba nie mam domu. Mi się obstawiać, kurier już to było 3 razy w tym tygodniu. I to będzie trzeba teraz, ten sam. No stówę, na pewno. I co, zostawiasz tu sprzęty? No, ja tu zostawiam. Ja, niech ja, idzie. Jechałem. No dobra, to ja nie będę gorszy, też zostawię. Ja tu zostawię, w tym miejscu, gdzie stoję teraz. Dobra, podjadę się do przodu, a dać się za mną postawę. Mogę tutaj pojąć drzewa? O kurwa, nie w tą stronę, przecież kierownica jest. Ja mu wgasza, on to ty idiota.
ja sobie zostanę tu pod drzewami. Nie mam żadnych kogoś kogoś na balkon, czekaj, chociaż zadzwonię dzwonkiem. Dobra, ogień na ten, ogień na tłoki dała, ciężarówka jest kupowana w tym momencie i ciężarówka Mercedes-Benz. Klasy A+. To jest... Jak ten. Czekaj, Aliasem Fedron. Tak. Nie wiem, czy Vinci Koni ta, bo to tak jest, tak, tak. Dobra, i to 180 tysięcy. Ja pitole. Stać. Bo tyle nam się przyda, bo to i do żniw, do tego wszystkiego, to byśmy płacili... Ale na już mam mana. Co? Mam mana. No ale kurwa, weź przestań wozić manem. Przecież woziliśmy już tyle, na koniec trzeba potestować. Ustawienie kół, Aliasem Fedron. Ekstenzur, dobra, powinno być okej. Okay. Ty czym tak to jedziesz? Co? Ty, choć przyczepę możemy tą wypożyczyć. Aha. Tak, ją możemy wypożyczyć, bo ona tylko do kieszonki nam się przyda. Tak jest, chuja pierdyka meka Landara. Tak, Landara. Chodź do pani. Czym chcesz jechać? Ja będę jechał się... O kurwa, ale tu ścięło jeden moment. O kurwa, tu też. Ja sieczkarnię mogę jechać na początku. Dobra, no to bierzemy. Bierzemy, ale ją ugryzę. Gdzie to jest? Tu jest. Duża sztuka. Co, to też możemy wypożyczyć, bo nam tylko potrzebny jest ten teraz, więc luz. Tak, dobra, tak, duża sztuka. Przecież mam kierownicę na klawiaturze, w ogóle gram. No tak jest przyzwyczajenie. O! Kurwa, gdzie tu mi podłączone te? O, dobra. Zapierdalałbym, co? Grand Prix teraz robimy. Ole kurzy jebaniutki! Jezu, jak poszedł! Ole jak kurzy ten... No. Ja poczekam na ciebie, mordo. Uważaj, wiem, ona ładnie chodzi. Bo ja właśnie to ten, widziałem na filmiku, jak ją pobierałem. Ja robię tutaj bramkę na skrzyżowanie, nikt nie przejedzie. Ja się mam odkryć zgrabienie. Ale dym teraz poszedł. O, poszedł ładnie. A weź tu taką pełną. A ja już tam kierunek dałem, zmyliłem. Ale nikt nie jechał na coś szczęście. Ale na biogaz tam będzie tłoczone. Dobra, nie ma problemu. Ale na biogaz będzie tłoczone, chłopie. Ale tam będzie bokiem szedł. No, weź to tam kurde Dobrze, tam ta jest ta ładowarka. A nie, na początku to przez chwilę przejedzie, później będzie musiał cofać. Ktoś tego skurwysyna nie holany tam postawił jeszcze. Nie. A, ja stawiałem do ubijania, nie, bo to dzisiaj nie ten. Akcja. Nie napompowałem sobie. Jestem w szoku, jak to poszło, nie? To jest 13, to jest połowa odcinka. Za chwilę dopiero będzie. To jest ogień. No, w tym momencie to masz 15, 20 minut. Możemy coś tak wypić i... Owszem, w każdym. Jeszcze jakieś pole może chcemy kupić po taniości od kogoś, co? Myślę, że tam 30, tam jedynkę. Czy tam 20. O, chłopaki już przyjechali, widzę tam. A ja. Może 110 to może cisnąć maksie. Mordo, jak chcesz to bliżej, jechać? To musisz bardzo bliźniutko podjechać, nie? Bo ona to ma wysoką górę. Wiem. No, w pierwszej chwili mi chyba namietka załapało na ten. Na pick-upa. O, kurwa. Co jest? Co? To nie chcesz zbierać. Najpierw musisz rozłożyć narzędzie ładowacza. Co to kurwa jest ładować? No to na to. To zajebisty ładowacz. No kółeczka. Stawka. Ale to ci ładuje. Ładuje cię to przecież. Przystawka, kurwa. Ja mordo 20 na godzinę jak coś. Oho! Dzięki, że mi teraz powiedziałeś. Ale przypierdoliłem, co? Ile na godzinę? 20. Kurwa, nie zdążę przyjechać, już będzie pełno. Bliżej jadać. Podjeźdź tak, żebyś po prawej stronie mojej kabiną jechał. Tak, ale tak. Kurwa, kierownicę łapczywie trzymasz, powiem ci. Ławczynie, to ja przygazuję zaraz zrobię. O ja! Bolek, zgaduj ile to jest. 60, a ile teraz już na przepie? O kurwa, z 20. Jak byk. Co? Jak byk, to się nie wyszedł. Jaką to ma wydajność? Nie wiem, ale na pewno wiem, że już jest pół przyczepy. Kurwa. 30 ton. No to se wyobraź teraz chodzić tymi jeszcze prytkami małymi. Ale myśmy tu dofinansowanie dla tyłonki zrobili chyba, co? Żeby to aż tak sypało? Toż czuję jemnie tutaj na pełnej. Dobra. To jest ten, poczekaj. To od tego to jest. Przyjedzie, on tam przyjedzie. Ty, chodź po przeczek, se zbierzemy, akurat on ten. A pójdziesz ty. No i cię akurat tak chciałem już złamać. Dobrze. O Jezus! Dobrze. Myślałem, że mi hamulce nie da. Ale kurwa, tam kabina się prawie obczepiła, wiesz? Dobra, jazda. Nie, no i teraz mówię trochę, ale to będę pamiętał, że w następnym farmingu taką akcję na pewno zrobić, bo kozacko to wygląda. I wydajność 4 razy lepsza. No i szybciej, nie zobacz jak to zajebiście zapierdala. Ale czego mi brakuje? W oryginalnej powinna być zajebista animacja wciągania tutaj, nie? Bo ja to kozacko by wyglądało tam do góry, jak to wciąga. Tego zgrabiania. Więc tutaj naprawdę by było spoko. Mordo nie zawalił ten. Zawalić. No lancą jakby chłopaka zawadził, to szok by był. Nie miałby kto odwozić, na pewno 2 tygodnie jeszcze.
Dobra. O, poczekaj. A więc na razie trzymajcie się coś. Ale na ładnie nasypałem. Boże, ale tam kopciucha zajebałeś, dopiero nowa co kupiona, trzeba jechać spalanie zobaczyć na kopciucze. Dobra, ale to ja sobie zjadę masejem wtedy dla Bronka. Więc nie ma problemu. Jo. Ja sobie tu wtedy stanę ładnie. Nie no, ale kozacka akcja. No i też o, nie chcę myśleć, ile tu tego będzie. Ej, ja nie polecam zapierdzielać pełną tym. Aż tak, a jest różnica jaka? Bujło go tak, że na dwóch, na tych, ile to jest? W czterech kołach leciałem. Chłopaki tutaj stoją. O, trzeba rozrzutnik sprzedać, bo i beczkę tam, wszystkie małe. Ogólnie zajebisty zestaw, nie wiem czemu. Jeden chyba chyba jeszcze lepiej dobrany niż Deutschwar, moim zdaniem, ten Masej. Nie wiem, czy przez to, że siwe ma te siwe felgi. Zobacz, Brunek, moim zdaniem no zajebiście pasuje. No fajnie. Więc tutaj naprawdę bardzo fajny zestawik mamy dzisiaj. No ta przyczepka też się fajnie spełnia, choć dużo jeszcze nie woziliśmy, bo mówię, od tamtej pory to akurat te przerwy były, jak żeśmy tak wszystko powymieniali sobie. Więc tak, no kurczę, troszeczkę szkoda, bo już na te większe maszyny zaczęliśmy wchodzić i żeśmy sobie nie zdążyli pograć, zanim znowu. Aj, żeśmy wleźli, to wleźli. Rozwiniemy, dlatego też jakąś serię jeszcze wymyślimy. Panie Darku, moglibyśmy prosić. Dziękuję, panie Darku. Będziemy musieli sami do drugiego sobie testowania. Tak, do drugiego mordo, jak coś. Ja pitole, to będzie dings tutaj. Zaraz. Coś trochę tego tam będzie, co? No kurde, to będzie na w szoku. Syp, Stasiu. Co jest? Żebyś to później sprzedaj. Szkoda, że te taśmociągi nie chodzą, bo teraz akurat na obydwa by się taśmociągi zrobiło, nie? Czemu nie chce sypać? Nie wiem, kontroli i... Musi jakoś... Aha, poziom wypełnienia kiszonka. Serio? Gdzieś nie jest czysty? Tak, 150. 150 jest. Chyba dlatego, no bo... No tak, 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 no bo wtedy ci nie nasypie, nie? Mhm. Idziemy. To jest plewy zero, dobra. Dwa do trzeciego są, kurde. Obojętne to przecież jest. Dobra, ale ładnie to wygląda. Dobra, ja się ustawiłem. O kurwa, dobrze, że ten. Myślałem. A nie ma kto pojeżdżać teraz. Co? Nie ma kto pojeżdżać jeszcze. No zaraz złóż to gdzieś tam postaw na poprzeczniaku ten zestaw. No tu we wdowiat wpierdolę się napisz do przodu na tym... Czekajcie. Tak, żeby... Ale zajebiste to niebo, jestem w szok. No. Dobra. Tu już ja czekam. Ja bym pojechał z rozłożonym tym naczepu. Kurde, szkoda, że nie zdążyłem sobie pozgrabiać. Już nie ma ani jednego. Wszystkie normalnie jest słupy moje. Kurwa, może jeszcze raz zgrabię z dwóch na jeden. Dobra, weź tu go. O. Tu o, już nie mamy na podwórku gdzie stawiać, to musimy tu po pole chować czynty. Kurwa, mordo, poczekaj, bo ty jeszcze się nie złożyło, ty już cofałeś. Ja już czekam pięknie jak coś. Zdjęcie będę robił. Zdjęcie? Jedzima? Jadź. Dobra, to ja pojadę z MF-em. Poczekaj, tylko zmienię sobie na 20 na godzinę. Już go zgasił, kurde. No, bo tam mono mocno paliło je. No. Jest to dachowy? Moje nie? Ile? 20 jedziesz? 20, 19-20. Dobra. Daj trochę do przodu jeszcze. Jo? Dobra, telewizor. Ale to ładnie usypuje w ogóle na tym. Może jak to zapierdala. No. Ale nie, na ten Mercedes baja, nie? No. Nie, fajnie wygląda. Kurde, żałuję, że wcześniej go. Ja już kiedyś się naszukałem go i tego Merca znalazłem, ale tych przyczep nie mogłem jakoś tak, wiesz. No, weź się cofnij. Ile ty masz w ogóle tą kromkę? Ile ona ma? Nie wiem, też będzie miał 50. Poczekaj, jest załapie druga. To trzeba, muszę za tobą jechać pewnie. No pewnie ja. No ale akcja, no nie no, to jest bajka akcja. No, naprawdę... Sobie zrobimy ten, podjedziemy na drugą stronę, zrobimy od razu stamtąd sobie też poprzeczek, żeby już zapierdalać wtedy sobie, nie? Ale zajebiście to wygląda, no ja mam ogólnie 40% i 20 tysięcy litrów. Ty tak szybko to idzie, nie? No. Byś chciał jechać na biogaz, czy nie? W sensie? No, byś chciał sobie na biogaz zjechać, czy nie? Tak, ja chcę chwilę pojeździć teraz masejem, później wiesz, mercem i w ogóle. Okej, tak. Zwolić. Masz na to na luzie 15 minut. Morda się cieszy przy takiej akcji, naprawdę. No, fajnie. Ja tak uwielbiam jeździć takimi rzeczami jak Mercedes. Ale zobacz, jak fajnie się zapierdala, nie? To całkiem inna no. Bajka niż przy tym, przy cięciu takim normalnym tej tawy z pokosa, bo też pewnie spytacie, czemu to tak robimy. A nie inaczej, bo już tamtą akcję robiliśmy, a chcieliśmy to przetestować i właśnie, kurczę, jakby nie patrzeć, to naprawdę bardzo fajnie to wyszło. I też... wydajność myślę, że szybka, bo tam zanim byśmy poobcinali, wiecie, wyciąć to i to wszystko. To wiesz, by zeszło. Ile masz? Czekaj, ja muszę cofnąć.
Ja mam ogólnie 85%, więc jeszcze powinienem chociaż tego kawałek poprzeczniaka złapać. I ogólnie będziemy bardzo podobne mieli chyba wartości. Ile ty masz? Ile to myślę? Z 55 będę miał? To podobnie. No to też takie dwie landary są. Nie ma co też dziwić. Fajnie, fajnie, mi się podoba. O, tak jest najfajniej, jak to tak idealnie ta rura sypie. No. To jest akurat kozackie. Zwolni. Ty, stop. Full. Już masz pełne. Ja już mam full, jak szy... ale to musiałeś, bo na poprzeczniaku musiało być ładnie nawozu rzucone. I cyk, tam walimy. Ale tu będzie fajnie, będziesz mógł miniaturkę tu zrobić. No, miniaturka naprawdę. Z tym niebem jeszcze i ten... Od razu lecimy tutaj w lewo? Tak, lewo. Bo jest taki... Kręć. Nie będziemy tu zawracać. Dobra, ja ogień na tłoki tu. I git, ale idzie pięknie. No tu na opium jakiś stoi sąsiada chyba. Ale zaparkowany? Jak? Kurwa, ładnie to tu jeździ, ja tu mi brakuje, mówię, tej drogi. No ciekawe, czemu tu nie ma tego wjazdu, to jest dziwne. Nie wiem. Z tamtej strony jest, no bo tutaj nakazuje jakby jechać na to pole od tej strony, no to tutaj jest wjazdek, a bo tutaj ten wjazdek to jest tylko na pole. A na to pole od tamtej strony to na głównej, masz w połowie głównej drogi jest wjazdek. Koło takiego kurde szlabanu, koło takiego czegoś, nie? To jest tylko tak z dupy. Ile masz tam? No wiesz co, mi się zdaje, że chyba żeśmy na tych poprzeczniakach walnęli podwójną dawkę. No bo to mówię, ja moment i ty, ja myślałem, że do końca dojadę, a tu kurczę... No bo ja mam już 45 ton. O Jezu, dobra, to będę czekał. No, będziesz musiał. No ja nie spodziewałem się, żebym wiedział ten nawozu, że nie rzucał na to. Nie, no siedział od Stanasa byśmy się ogarnęli. Ale to wygląda fajnie. Tu nie ma poprzeczniaka, o, ciul. Bo ja bym ale czuć ciężar w ogóle, jak kupuję momentami, nie? Dobra, jedzie. Ale na 2% to mi się nie opłaca wjeżdżać jednak. O drzewa się jeszcze nie wymieniły z tych tekstów. Poczekaj, czy ci zostaje? Tak, musisz sobie przestawić tego, Juśka. Bo on tak ciulowo. Bo miał być drugi, to mówię, jak se stoi tu. O, żeż kurwa, ja musiałem tu jechać. Bo to się jedzie, bo buty ktoś zostawił. Ale nie, bo że tam, żeby nikt nie ukradł, wiesz? Jakby co, to ja czekam. Jakby co, ja czekam. Mocno stoję i mocno czekam. A ja kurde za mocno jechałem chyba. Czemu? O nie, dobra, będzie nie, bo chciałem tak równo rozsypać w miarę. No ja tak rozsypałem przez całość, prawie że. No właśnie nie, od połowy silosu zacząłeś. A znaczy, bo to bardzo długo u mnie zaczyna ten... to wysypywanie. To zanim wypchnie, bo to cię wypycha, czy podnosi? Podnosi. Pierdolisz. Taka landara, no zobaczysz sobie. O, mieciu! Ale tam łapczywie żeś wjechał na tą pryzmę. Leciutko. Ja mam go. Ale palca se przytrzasnąłem pedałem, nie? Małego Pawełka. Pedały. Kurwa, bo ja tu już na gaz, nie? A tu wjeżdża. Ja dobra, hamulec i nogę miałem drugą. Dobra, chłopaki, bo my tu wozimy, a ciński sprzęt, to muszę mijać, nie? Tam, trzymaj ta się. Może ja żeby tylko nie wypierdolił przyczepy. Ale ty, ja chciałbym przez całe miasto tak przejechać. Z takimi przyczepami w ogóle nie wolno wjeżdżać. No. Powinno się sypać przed tym, nie? I później wgarniać. Dlatego no, póki jeszcze może, póki ma pusty taki ten, to mógł wjeżdżać. Kurwa, jakby szarpał lekko, tylko to by leżało od razu. No Boże, jaki ten siłownik jest, widzicie, mordo? Ale kurwa, to nie było mądre bijać pod górę na moście. Ej, mam jechać tak otworzoną przez całą nie, drogę. Mordo, bo zahaczysz od drugiej gdzieś. Wszystkie słupy moje. Myślę, że wszystkie mandaty, mordo, wszystkie mandaty też, jak najbardziej. Trzy godziny się zbiera. Tam? Tam gdzieś posiadki. Jo. Dobra. Od, na poprzeczniaku czy od, na tamtej? Poprzeczniak jest zrobiony. Ale w sensie od drogi? Tak, dobra. Ale mi tak pewnie szybciej będzie. No coś trzymał trochę, no ale kurde... No jednak 100 na godzinę cisnę, z czasem by się wymieniło, nie? Ale zobacz, jak szybko pryzma był ten. Na pryzmie już 200 ton. Myślę, że z daleka widziałem, że sama przyczepa jedzie. Dobra, ja się teraz przejadę tym. Ja się teraz przejadę manem? Nie manem, tylko mercem. To weź ten mana tam. Mercem, przepraszam. Mercem. O ja pierdolę, co to za czołg czarny z daleka? Jaki dym zrobiłem. Ale ma ładne światła. Stopu i kierunki. A widzę, że jeszcze jeden zestaw przygotowany jest. Gdzie? No tam stał dojść z tą przyczepą samozbierającą. No, bo ja przygotowałem, a on mówi, kurde, może uda się jednak jakiegoś tego wziąć. Poczekaj. To mi z powrotem powinien się zdać radę. Poczekaj, ja bym się wymienił teraz. No to weź sobie tak to. Dobra, ja sobie wezmę masejka. No jedziemy mordeczkę, tak? No i gitara.
Masz zapierdolany. Ale dobra. No ale ten... Tym manem tak fajnie, delikatnie wjechałem, ale rzuciło mnie. Jednak. Nie, w tą sporo to nie obejdziemy na pewno. Nie. Chociaż z tej strony inaczej trochę chyba. Nie, choć tam poprzecie, jak był zbierany u mnie na MFA. Ładnie w środku wygląda. No. Jest okej, okay, naprawdę jest fajnie zrobiony. Coś innego ten Mercedes, nie? On już długo, długo jest, kurczę. Się dziwię, że tak późno go wzięliśmy. Nie, ale właśnie tam tej strony jakby lepiej sypało. No ja. Ja? No dziwne, bo tu naprawdę. Mam nie, 20 ton. To jest połowa, nie? Nie, co ty? To jest 1/3. A dziwne właśnie, że ta, mówię, tamto mi tak od razu do 45 było jak... No to powiem z powrotem, obejdziemy. A, to będzie miniaturka. No nie, czekaj, nie, ty obejdziemy. Pojedziesz w lewo i kawałek tam gdzieś dalej jedziemy sobie, zobaczymy. No, ale jak chcę, to może zjechać, ja cię nie zabrałem. No, patrz, wtedy zrobiliśmy... No, tylko że wtedy robiliśmy po pseć, nie? Nie robiliście tego poprzeczniaka, co mogę zrobić. Dawaj no. W lewo. Dobra, Balek, szykuj się, bo coś czuję, tu jemnie mi to zaraz na 100%. Patrzymy, kurwa, aż na moją przerzuciło. O Boże, jaka landarka, twierdy kładę. Przez całą przyczepę. Co lepiej? Szybko. No. Jak będziesz miał 95%, to mów. 91. O kurwa, 92. Już? 93. Podjeżdżaj, to już zdawiam Bolekiego. 6, 7, 8, 9. Dobra, to ja zahamowuję. I na razie. Tutaj, tam mi tak przerywało, a tu mi normalnie leciało tak to na potonie, co sekundkę, co nie? A faktycznie, no tu jest przemiał, kurde, jak patrzę na procenty jak lecą, no to naprawdę nieźle to wygląda. No jeszcze być mniej tutaj, każdy pozostawia na pewno, o więcej. Każdy po dwa zostawia jeszcze. Kurde, my to zdążymy sprzedać na tej serii jeszcze? Fajnie by było to sprzedać. No coś trzeba będzie wykombinować, no, na jakiejś live'ie czy na czymś. Nie wiem właśnie, teraz widzę, że rura była tak napięta. Nawet w prawo, ja tu zaraz na następny wierzę. Wygłębę. Nie ten od razu, tylko następny jeszcze. No jednak jechać 100 na godzinę, a 50 to jednak już nic. No, no, ale on czuje fajnie, gdzieś tam pod górę, jak jedziesz po dziurach, to on fajnie buja ten zestaw, nie? Ale Maseja? No. Masej bardzo fajnie chodzi. Fajnie chodzi z tym. Bo tu na przykład jest... na mostku pod górkę to fajnie tak przy... No, właśnie no, tak fajnie tak szarpało, nie? No, no kurde, tak z takim ciężarem to też nie ma się co dziwić. 4 tony różnicy tylko, to naprawdę to już nie ma co. Fajne, naprawdę dwa super zestawy takie równe, po 100, prawie 120 ton. Mocne są, nie? Zestawy. Mocne. Kurde, już teraz jak na tym polu jesteśmy i ta akcja jest, to mi się przypomina... No to trzeba nawet do zboża by się też nadawała, nie? Jak ta nas stanął. Jo, bo jej można zdjąć te górne, bo one są tylko kiszonki. No fajnie by było. 97, 8, wstawaj. Wstawaj. Dobra. Ojciec stał. Ale on dymi fajnie. Może wiesz co, Bronek, jak tamten, jak przyjedziecie, nie? Jak dojedziesz teraz za 8? Weź cykli zdjęcie. Tak po prostu, żebym później zapamiętał, to ja takie samo sobie cyknę, tylko tutaj. Dobra, cyknę. Ładnie to wygląda. Jeszcze teraz shadery jakieś, które rozmazują ten, ale to już się w programie człowiek pobawi. I naprawdę kozak. O, to też fajne. Bronek fotograf. To jak mówię, jak dojedziecie teraz, nie? Ten do końca? No. To zróbcie ten poprzecznik, żeby po nim nie jeździć. Mhm, dobra. Się ubije jak cholela. Ja tego zrobić bez przyczepy. Dobra, przerzuć go na te. Na pokosy już, żeby były. Gdzie to ma dać? Wyjeżdżasz już, nie? Mhm. O Boże, nie rób tego, bo ja wyprzedzam. Jak? Myślałem, ja. Kurwa, baranie! Nagrane mam wszystko. Zgłaszamy to do prokuratury. Ja tak mówię, kurwa, ale coś blisko jest strasznie. No właśnie mówię, nie wiem, ja wyprzedzam. Jak ja już bym zachował. Ja nie wyprzedzałem, ja jechałem kulturalnie. No, ale ja wyprzedzałem. Proszę ja ciebie. Jesteś 500 razy szybszy od tego, a tu jest speed limit 35. No. A nie stuwa. Jaki ty byś mandat zawalił? 4, 5, 6, 7, 8 pokosów jeszcze. Zostało. No to śmiało każdy po dwa jeszcze. Po dwa dostawy. Mek. Gdzie jesteś? Z której tam? Strony? Z której strony, panowie? Z której strony jedziesz, tylko że po drugiej stronie pola jestem prawie przy tej wiacie takiej. Dobra. A dobra, widzę cię. Więc zapraszam. Co ty bolek dla nie Paweł? Nie będę przecież jechał z tym przez cały silos. Muszę tu sypać.
A może taką hałdę wielką? No i się to rozgarnie. A mi się zdaje, że ja nie przyjadę już tam. O, ładnie ci to idzie. Popatrz, że mi trzeba pierdolnęła. No nie Holanda. Ale by mu przypierdolił mocno, co? By miał wtedy. Żeby ten poprzecznik teraz tak tam? No ja możemy. No to dawaj. Kierownik kazał, to musimy. Kierownik. Oj, sami Jezu, a pomyć co się nam dał. Ale by pierdolna teraz trzeba, bo ruszyłem jeszcze siłowni nie do końca. Ale bym teraz rzucił jakimś pokebolem i nie wiem, powiedział John Deere, wybieram cię. Ale no, zarąbiste te światła są z tyłu w tej trzepie. Faktycznie ja normalnie obraz rozmazuję, jak zapierdala mnie. I cyk, mandacik pod górkę. Patrzymy, policja znowu przeciwka. Patrzymy, kurwa, trzy gwiazdki i już słychać te CB radio takie. Ale słabo sypie z tego poprzez. No bo tak przerzedzone, że szok. No tam był i żonę było oponami. Dawaj, jadź tam. Jakie to hamulce. Dawaj, jadźka. To jest szok. No. Takie nastyka. Tak wyhamować takim... Chyba nocna akcja będzie. Co? Masno Fest? Nocna akcja chyba będzie, mówię. A to już jest kurde ta godzina? No. Ja pierdzielę, ja myślałem, że... No prawowicie za 3 minuty to... Ty, znaczy, daj już mi masz sieczkarnią. 40 minut. Daj mi sieczkarnią kawałek. Czy się zdziwiłeś na początku? No chwilę tylko. Dasz mnie? Chwilę. No już mógłbym je dopełnić do końca. Czekaj, no już ja cię dopełnię. Miłość. Daj ja, moją mordą tyle miłości, ja ci dam. Dobra. Syn mnie teraz dopełna. Dobrze. Na środeczek? Ile możesz być. Całe 60%. A ładne oświetlenie. Ale fajnie, w ogóle jak tu kurzy pod z tyłu, patrz. No, ostro daje ty. Mocno. Ile masz, Adam? 77. No, ale tam spokojnie. Już wyklejony już czeka, pewnie nie, nie wyrobi. Nie, nie, znający cię to pewnie trend. Nie, i tak jeszcze musimy przejechać dalej, bo ja mam 80%. A on taki już szczęśliwy, bo widziałem, jak mu się ten przyczepka trzęsła z radości. Ale ustaw się ładnie, to z tamtej strony, od mojej tamtej strony. On się kurwa kurzy. Może Bolek nie będzie się szkarnią, ty. Czemu? Nie wiem, czy jakiś wywiast gdzieś zrobić. Ale zgasz lampę, bo mi lagruje. Wezmę do buzi. Dobra. Nie wiem, czemu mi zebrałeś. Kurwa, wie, bo mi się boko sterował. No, a sieczkarnia też stanęła, bo tak by to było. No bo mi zebrał 2%, no na co? Ja zamiast po hamulcach dać. Adam, teraz pewnie szybciej będzie jechał. Na razie trzymaj się tam, strzałeczka. Powodzenia w życiu. Nie, niestety masakrycznie tego 53 mogę jechać. Pozwól rodziców. Oddaj mnie Mercedesa. Ale ty mnie muszę hamować. Daj potem mnie tę noc. Ale zapierdalamy, co? Bo szok. Ale tam z rury idzie, nie? Przydałby się ten zooming, fajnie by to wyglądało. No. Albo w ogóle dziwne, że Farming nie zrobił tego, że na przykład już ta kamera powinna być wbudowana. W oryginalnej sieczkarni już to powinno być zrobione. Kamera? No na rurze, tak jak masz w oryginalnej. No, ja. No kurwa, tu wiesz, jakby to zajebiście wyglądało? A co to dla nich? To jest moment, robota taka, znając życie. A to naprawdę dla oka by było zajebistą to, co sprawą. Dla nas najmniej, jakby to powiedzieć, roboty im się w ogóle nie chce. Tak, już nie mówię, że ta rura, że była automatyczna, mogłaby być automatycznie sterowana oraz ten, ale kurczę. Takie drobiazgi, które naprawdę umilają grę, im się nie chce tego zrobić. Szkoda trochę właśnie pod tym względem. No więc kurde, no to troszeczkę słabo, że Farming nie dba o takie szczegóły. No ale cóż, nic nie poradzimy. Ale zobaczymy za kolejne 2 lata. Ciekawe jak w Caterham Crop, bo patrz, tam wyszedł ta sieczkarnia, miał robić tą kiszonkę, tylko nie ogarnąłem tego jeszcze. Tego, że tak powiem, cosplaya, tylko tam w tym. Jestem mega ciekawy, jak sieczkarnia tam właśnie, nie? No bo skoro jest tak tam zrobiony ten panel cały i wszystko, to ja obstawiam, że będzie, bo chyba nie wiem, czy w kombajnie normalnym do zboża nie ma ekranu. Stop! Ale żebym dał po hamulcach. O się kurzy. Jedzie ze mną? Dobra, nie, ja sobie ten. Siadaj. Co? Siadaj! Jo? Siadaj, Malina. Dobra, to siadam. Także co, mordeczki w tym odcineczku, a da się wejść? Dobra, jest zajebiście. W tym odcineczku to by... będzie fajnie. To by było na tyle. My wam bardzo serdecznie za uwagę dziękujemy i zapraszam na kolejny odcinek do Brączusia, bo tam też będzie się działo, będą na pewno jakieś ciekawe akcje. Także co, do kolejnego odcineczka, mam nadzieję, że wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, bo to już ostatnie odcinki tej serii, także dajcie znać po sobie, że wam się podobało. Na razie, trzymajcie się, cześć! Hello.